Dziękuję bardzo pani profesor. Pani profesor była taka miła. Ja w ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałem naprzód podziękować panu Szymkowi Plucie, który pierwszy mi wysłał maila, czy ja nie chciałbym tutaj przyjechać. I ja oczywiście powiem, nie znając go, oczywiście nie wiedząc jak wygląda, ale powiedziałem, że oczywiście tak, dlatego, bo zawsze młodzi, aktywni studenci, to jest wiadomo, że tutaj warto jest im poświęcić czas i trochę energii, dlatego, bo to jest, że zanim w ogóle moje takie dewiza jest to, że zanim to wszystko, co mam w głowie pójdzie do piachu, to lepiej, żeby przeszło przez inne mózgi, prawda? I to właśnie tak robimy. No a właśnie bardzo jestem zadowolony, ja miałem już kontakty właśnie z macierzystą uczelnią w Warszawie, ale chyba w Poznaniu też już mówiłem. Bardzo się cieszę, że jestem z państwem. Ze Śląsk w ogóle lubię. Może tutaj pani co nie wspomniała, ale właśnie mój pierwszy, a w ogóle jeden z dwóch, a więc nie było tak dużo, doktorat honorowy to właśnie było, wtedy się nazywała Śląska Akademia Medyczna, a więc ze Śląskiem związany się czuję blisko. No a teraz chciałem właśnie powiedzieć o tym takim życiu, bo widzimy, że zaczynamy to życie, potem nam się zmieniają i proporcje, i energia, i tak dalej. Otóż w ogóle rzeczą jest taką, że my wszyscy żyjemy w czasie. Czy ten czas jest kategorią, przez którą postrzegamy wszechświat, czy też może to jest coś rzeczywiście realnego, tylko że w naszej części świata to jest taki wymiar, który biegnie tylko w jednym kierunku, to już jest problem, którym się zajmują właściwie filozofowie. Ale co jest ciekawe, że w naszym życiu my mamy bardzo wiele różnych cyklów, które są związane z czasem. Ten taki oczywiście jest czas wyznaczany obrotami ciał niebieskich, prawda? Ale mamy wobec tego rytm dobowy bardzo ważny. Mamy rytm roczny, mamy dużo rytmów poniżej dobowych, prawda? To jest na przykład rytm bicia serca, rytm pulsu, rytm oddechu. Mamy rytmy takie wielomiesięczne albo miesięczne, prawda? Rytmy związane z przypływami i tak dalej, i tak dalej. Ale takim cyklem, który dla nas jest bardzo ważny, bo pojawia się tylko raz w życiu i raz go przechodzimy całego, od początku do końca, który można ten koniec nastąpić oczywiście w różnym momencie, to jest nasz cykl życiowy. I teraz jak patrzymy na ten cykl życiowy, to widzimy, że on się zaczyna gdzieś właśnie taki świadomy od czasów szkolnych, potem tu się rozwija nasz mózg bardzo intensywnie, dlatego bo właśnie tak między 7 a 14 rokiem życia my tracimy 1/3 neuronów w naszym mózgu, dlatego bo mamy ich za dużo, to jest tak przerywanie rzodkiewki i szkoła powoduje właściwie to, ta wczesne klasy szkoły, właśnie od między 7 a 14 rokiem życia, one decydują właśnie nie tyle jakie neurony nam się rozwiną, tylko jakie neurony nam zginą, jakie neurony będą niepotrzebne. My na przykład rodzimy się wszyscy prawie z dużymi zdolnościami plastycznymi. Jak państwo będą za jakiś tam czas, będą mieli dzieci i nie wiadomo czym te dzieci zająć, to małe dzieci dostają kartkę papieru, kredki, one rysują, malują, są szczęśliwe, prawda? Te zdolności plastyczne potem znikają u większości ludzi. Właśnie dlatego między tym 7 a 14 rokiem życia. 1/3 neuronów wymiera i to w dużej walce między sobą. To się nazywa darwinizm neuronalny. Prawda? To jest ten okres szkoły. Potem przychodzi okres właśnie liceum. Tu się zaczyna nasza kora mózgowa zaczyna się dobrze kształtować. W końcu mamy uniwersytet. No tu to już mamy ten etap, na którym są państwo. Ostatnia szansa na to, żeby sobie tak łatwo poprawić korę przedczołową, bo gdzieś tak do 25 roku życia to ta kora jeszcze coś się robi. Potem przychodzi wczesna kariera naukowa, w której mamy pewne cele, pewne zadania, pewne. Potem przychodzi kariera dojrzała, to jest zupełnie inny etap życia. Jeszcze potem przychodzi kariera późna, kiedy już jesteśmy na szczytach. No niektórzy do tych szczytów dochodzą, niektórzy nie. Potem przychodzi zwykle emerytura. Niektórzy z tym walczą. Ja na przykład ciągle jeszcze walczę. Jeszcze uważam, że jestem późną karierą, a nie wczesną emeryturą. Prawda? No ale na każdym etapie życia chcemy żyć szczęśliwie, chcemy żyć mądrze i aby to osiągnąć, prawda, to trzeba, prawda, żyć długo. Żeby tutaj dojść do tych etapów, musimy żyć przez pewną określoną część czasu. I wobec tego pytanie, jak żyć
jak, co robić, żeby żyć długo. Jak sobie przypatrzymy, jak wygląda życie, to zaczyna ten rozwój, mam pierwszy okres rozwoju, prawda? To jest, tu idzie ciągle starzenie. My się starzejemy właściwie od pierwszego dnia życia, prawda? A najpierw mamy rozwój, jesteśmy młodym, inteligentnym dzieckiem, potem mamy dojrzałość, potem przychodzi okres starości. Państwo widzą zresztą, że to jest ciągle jedna i ta sama osoba uchwycona w różnych etapach życia i ta nasza żywotność początkowo przyrasta, potem w dojrzałości jest stabilna, proszę zauważyć, jak wygląda żywotność. Małe dzieci biegają, prawda? My już chodzimy, ale zwykle szybko. Ja chodzę już znacznie wolniej, prawda? Ta żywotność potem spada w procesie starzenia. Ale to jest na przykład moja przyjaciółka już nieżyjąca, fantastyczna Kika Szaszkiewiczowa, prawda? Która żyła 97 lat, no fantastyczna kobieta, ciągle aktywna, ciągle w późnym wieku nauczyła się, miała swojego bloga, miała fantastyczna pani, całe potrafiła wykonać doświadczenie swojego życia. A więc starość oczywiście powoduje wiele zmian strukturalnych, wiele zmian czynnościowych, które upośledzają funkcjonowanie organizmu, prawda? Ale szybkość i jakość starzenia można w dużej mierze kontrolować. I to jest coś takiego, co powiedziała przewodnicząca. Ten wykład właściwie to może jest taki trochę, jak gdyby wybiegał na 20-30 lat przed Państwa wiekiem, ale dojdą Państwo w większości do tego, prawda? I właśnie Sharon Brugman, ona powiedziała, to była przewodnicząca Amerykańskiego Stowarzyszenia Geriatrycznego, że im więcej robi się więcej w wieku średnim, im lepiej się przygotowuje do udanej starości, tym większa szansa, żeby mieć. I to z takich ludzi starych, którzy, to zwłaszcza w biznesie artystycznym, prawda? To był właśnie Hubie Blake, właściwie w tej chwili zapomniany, ale facet, który powiedział właśnie, że gdyby wiedział, że będzie żyć tak długo, to bardziej dbałby o zdrowie. A faktycznie to było facet, który w latach 20. on robił pierwsze takie wielkie, prawda, musicale jazzowe, te ragtime'owe. On żył 97 lat, był tak dumny ze swojego wieku, że w ogóle sfałszował swój nagrobek, kazał przed datą urodzenia cofnąć o 3 lata, żeby umrzeć jako stulatek. A więc niektórzy z wieku można być dumnym, prawda? To niekoniecznie, ja już wieku nie powiem, prawda? I na przebieg procesu starzenia człowieka zasadniczy wpływ wywarła cywilizacja. I rzeczywiście cywilizacja spowodowała, że stajemy się w inny sposób. Nie tak dawno, jeszcze jakieś 100 lat temu, właściwie człowiek żył w takich warunkach, że jego mózg nie musiał ciągle reagować w szybki sposób na różnego rodzaju zagrożenie czy sytuacje. To jest rolnik, który idzie za pługiem. No, ileż takich wrażeń na jednostkę czasu przychodziło. A tu chmurka przyszła na słońce, a tu wrony poleciały za pługiem, bo nie poleciały, a tu dzieci przyszły z dwojaczkami z jedzeniem. I to wcale nie było takie dawne, bo Państwo tu widzą szyb naftowy. Prawda? Są zdjęcia z okolicy Drohobycza przed I wojną światową. Minęło 100 lat, i nagle człowiek żyje w takich warunkach, że prowadzi samochód, gdzie właściwie w przeciągu minuty ma kilkadziesiąt co najmniej sytuacji, w których musi mieć oczy dookoła głowy, musi uważać na wszystko, co się dzieje. Każdy jego błąd, każde zapomnienie, każde przyśnięcie może spowodować jakąś kolizję. I tak wygląda nasze życie. My żyjemy w warunkach kompletnie innych niż nasi pradziadowie, dlatego że po prostu cywilizacja nam to wszystko kompletnie zmieniła. I cywilizacja udomawia, prawda? I to cywilizacja po prostu udomowiła zwierzęta, prawda? I tu, prawda, mamy silnego, sprytnego, bardzo mądrego dzika, prawda? Który potem w wyniku cywilizacji, domestyfikacji, zrobił się świnią, też inteligentną, ale już mniej bystrą, znacznie słabszą fizycznie, znacznie. I to samo się dzieje z człowiekiem, prawda? Gdzieś człowiek jest u szczytu, a potem nagle ta cywilizacja powoduje, no, że już w zasadniczy sposób się zmieniamy. I zresztą ta zmiana tutaj to nie jest zmianą taką dawną, bo jeszcze jak ja jako dziecko chodziłem na plażę, to tam właściwie było bardzo mało mężczyzn z brzuszkiem, i pań tak samo niewiele, a w tej chwili jak się wyjdzie na plażę, niestety wygląda to trochę gorzej. Ta ewolucja właśnie tak poszła w trochę inny sposób, ewolucja telewizora, a w inny człowieka, prawda, jak Państwo widzą.
telewizory cienieją, my odwrotnie. No i teraz bardzo wiele kłopotów, które naszych przodków nie znało, to właśnie to, że my żyjemy w populacji bardzo zagęszczonych. Prawda? Dalej, że nasz czas życia się wydłużył bardzo znacznie, że zniknął głód. Zniknęły różnego rodzaju zagrożenia życia. Przedtem, kiedy człowiek był na te różne rzeczy narażony, prawda, musiał, prawda, i żył z daleka od ludzi, i mógł mniej liczyć na wiele różnych rzeczy, i na szybką pomoc, ale tak samo na znalezienie partnera, albo większej liczby partnerów i tak dalej. I oczywiście żyje tak długo, że się pojawiają różnego rodzaju choroby. Przez to, że nie ma głodu, no to ma tendencję do zatycia. Jak my sobie tak zobaczymy, to ten świat, zaludnienie świata bardzo, bardzo wzrastało, prawda? Jak ja się urodziłem, pamiętam, pytałem, tak nie jak się urodziłem, pytałem się mojej mamy, to było w czasie wojny, ile ludzi jest na świecie? Mama mówiła, mniej więcej 2 miliardy. No tak, ale w tej chwili to już jest bardzo dużo. To akurat to są dane z troszeczkę wcześniej, robiłem to w styczniu, robiłem, ale to każdy sobie może oglądnąć potem na takim zegarze, prawda, że akuratnie właśnie 25 stycznia na świecie już było prawie 7 milionów 400 tysięcy, a w tej chwili 7 miliardów 400 milionów mniej więcej ludzi, a w tej chwili już na pewno mamy z 50-60 milionów więcej na tym świecie. A to już jest wielkość mniej więcej średniej wielkości państwa. Zagęszczenie populacji, ono wynika stąd po prostu, że myśmy znacznie wydłużyli sobie spodziewany czas życia. Nie to, że nas więcej się rodzi, wprost przeciwnie, ale żyjemy dłużej, prawda? Jak zobaczymy taki wykres, to dawniej, na przykład jeszcze przełom XVIII-XIX wieku, proszę zobaczyć, połowa ludzi wymierała mniej więcej w wieku 28 lat. No to po prostu świat był luźniejszy, bo ludzie nie żyli tak długo. I potem ta długość życia się przedłużała. Potem tutaj ciągle było, a to poprawa higieny, a to likwidacja głodu, walka z chorobami, prawda, dietetyka. W końcu doszło do tego nawet, że taka rzecz, która przedtem była, wyrównywała wiek mężczyzn i kobiet, dlatego, bo kobiety zwykle żyły dłużej, ale taka, że jak na przykład poród powodowały zmniejszenie liczby kobiet, w tej chwili nie, w tej chwili już kobiety żyją dłużej. Także w ciągu ostatnich dwóch wieków oczekiwany czas ludzkiego życia trzykrotnie się zwiększył, prawda? To jest, przepraszam, że maksymalny czas nie, maksymalny czas jest bardzo podobny, natomiast jest nas na świecie coraz więcej. I ta długowieczność w tym sensie właśnie maksymalnym, niespecjalnie, prawda? Aktualnie taki bo to ludzie oczywiście mówią, że różnie żyją, prawda? Różna długość życia. Biblijne, prawda? Tam, prawda? Matuzalem 930 lat, prawda, miał żyć. Bardzo często się mówi o długo żyjących ludziach w Gruzji. 100, 150, 200 lat. Tak, ale to się bierze po prostu stąd, że zwykle w momencie, kiedy ojciec umiera, to syn przejmuje jego imię, nazwisko i wobec tego, jeżeli nie ma dobrych tych metrykalnych, prawda, to ciągle jest ta sama osoba. Natomiast tutaj najstarsza kobieta, Jean Calment, prawda, żyła 123 lata. To było mniej więcej coś. Dobrze. A więc żyjemy długo. To długie życie nam powoduje pewne kłopoty. No i teraz tym naszym celem cywilizacji, która nam to życie przedłużyła, to chcemy jeszcze zapewnić ludziom szczęście, prawda? My korzystamy z dobrej cywilizacji i oczywiście najcenniejszą wartością to jest szczęśliwe życie, prawda? A więc a warunkiem takim, jak gdyby koniecznym do szczęśliwego życia, jest zdrowie. To życie i tak musi się kończyć, prawda? Naszym największym wrogiem, największym zdrowiem jest oczywiście śmierć, która gdzieś tam nas prowadzi, prawda? Bierze i ona zwykle przedtem jest starzenie, prawda, a potem przychodzi śmierć. Tu cały zupełnie inny wykład, który mówi o zjawiskach okołośmiertnych, co się wtedy dzieje. Natomiast my tutaj tylko powiemy, że współczesna cywilizacja chciałaby wyeliminować śmierć. Ale to jest niemożliwe. To jest jak gdyby taki paradoks, że niby żeby z dwóch komórek nagle powstał
powstała jedna komórka połączona, jeszcze prosta, a z tego cały skomplikowany organizm, a każdy z Państwa kiedyś to był jajem i plemnikiem, prawda? I potem z tego się zrobiło coś takie zupełnie małego i nagle powstały takie wspaniałe, skomplikowane organizmy. No, jak coś takiego można zrobić, to wydawałoby się, że rzeczą banalną jest, żeby to potem dłużej utrzymać. A tu nie. Okazuje się, że utrzymać ten stan jest właśnie bardzo, bardzo trudne. Śmierć jest wpisana w ewolucję, ponieważ po prostu ewolucja to jest przeżycie najlepszego. No ale przeżycie najlepszego to znaczy śmierć gorszych. I tu musimy sobie po prostu jasno powiedzieć, życie jest takie, prawda? Także śmierć jest nieodłączną składową ewolucji życia. Ale co jest ważne, że śmierć z niektórych przyczyn może być wyeliminowana. Niektóre są, możemy mówić, że są przyczyny nieuniknione śmierci, na przykład właśnie starość, ale są takie, których można uniknąć i można to życie znacznie przedłużyć. Jeżeli tak sobie zobaczymy na powody śmierci, z przyczyn, których można uniknąć, to są na całym świecie sprzed 15 lat dane, to proszę zobaczyć, że na przykład taka rzecz jak nadciśnienie, które przecież możemy kontrolować. Znakomicie podobało, prawda, 7, prawie 8 milionów ludzi na świecie rocznie umierało z powodu nadciśnienia. Jeżeli sobie zobaczymy na hipercholesteremię, na wysoki poziom cholesterolu, znowu, prawda, 6 milionów ludzi umiera, podczas kiedy możemy odpowiednią dietą to kompletnie wyeliminować. Palenie papierosów, coraz bardziej spadające zresztą, prawda? Ale tak samo niedożywienie i nadmierne odżywianie. One tak samo. Czyli mamy mnóstwo przyczyn śmierci, których my, jeżeli mamy sensowne podejście, jeżeli mamy inteligencję zdrowotną, to my możemy nasze życie spokojnie przedłużyć, prawda? Oczywiście życie można definiować w różny sposób, prawda? Większość ludzi mówi to, że konieczne jest to dla życia, że człowiek czuje, że żyje. Prawda? To jest Kartezjusz, on najbardziej słynie z tego cogito ergo sum. Zeszłą sobotę była piękna gala 80. urodziny księdza Michała Hellera, znanego filozofa i matematyka, i opowiadano tam między innymi właśnie anegdotkę o Kartezjuszu, że Kartezjusz zaprosił swoją przyjaciółkę do restauracji i potem poprosił, żeby wybrała wina. I ona sięgnęła po kartę win, wybrała najdroższe wino i powiedziała: czy myślisz, że to jest dobry wybór? A Kartezjusz powiedział: nie myślę, i zniknął. W każdym razie warto żyć tak długo, jak długo jesteśmy w stanie myśleć, jak długo pracuje nasz mózg. To jest rzecz bardzo ważna. I teraz nasz mózg też się psuje. Ale okazuje się, że mózg psuje się stosunkowo powoli. Jeżeli my uznamy, że średni czas życia, no to jest proste, kiedy 50% populacji umrze, no to jest średni czas życia, w porządku. I ten średni czas życia się coraz to bardziej wydłuża. Ale średni czas życia mózgu, to możemy powiedzieć, śmiercią mózgu będzie otępienie. Jak mamy otępienie typu alzheimerowskiego, czy głębokie otępienie naczyniopochodne, prawda, i tak dalej. Otóż jeżeli zobaczymy sobie, to otępienie pojawia się zwykle gdzieś tak, pierwsze objawy zwykle koło 60 roku życia, narasta gdzieś tak między 70 a 80 i ma mniej więcej w wieku 90 paru lat następuje, połowa społeczeństwa żyje nie myśląc, z umarłym mózgiem. Ale co to znaczy? To znaczy, że jeżeli średnia długość życia mózgu jest 92 lata, a nasza tu wtedy akurat była 73, teraz jest trochę dłuższa, to znaczy, że mózg żyje jednak znacznie dłużej niż ciało, prawda? Mózg żyje 20-15 lat dłużej. Czyli, że wobec tego trzeba dbać o ciało. Mózg zwykle umieramy z tego powodu, albo nawali serce, albo płuca, albo nerki, albo układ immunologiczny. Mózg jest bardzo odporny, ale oczywiście trzeba dbać, prawda? I teraz mózg jest, on
my żyjemy w ogóle w takich warunkach, że żyjemy w zmiennym świecie, prawda? I my teraz musimy, żeby żyć długo w tym zmiennym świecie, to właśnie my mamy taki pewien szczególny typ inteligencji. Oczywiście właściwie to ja zacząłem o tym mówić, inteligencja zdrowotna, bo jest takie pojęcie inteligencji wielorakiej, Gardnera, że jest inteligencja emocjonalna i różnego typu inteligencja intrapersonalna, inteligencja estetyczna, inteligencja spirytualistyczna i tak dalej. Oczywiście tak samo inteligencja paranormalna, poznawcza, skrystalizowana, płynna, ale jest też ta inteligencja zdrowotna, czyli zdolność do aktywnego odbierania i przetwarzania informacji o stanie własnego zdrowia po to, żeby prawidłowo podejmować działania prewencyjne i działania naprawcze w momencie, kiedy mamy potencjalne albo realne zagrożenie tego zdrowia, prawda? Kiedy spada poziom funkcjonowania organizmu. I to jest bardzo ważne dlatego, bo ona jest potrzebna, aby wykorzystać zdobycze cywilizacji właśnie dla przedłużenia szczęśliwego i zdrowego życia. Od razu powiedzmy sobie, że inteligencja zdrowotna jest zdecydowanie częściej silnie rozwinięta u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety częściej sięgają do poradników zdrowotnych, częściej odwiedzają lekarzy, a mężczyźni zwykle hojrakują i idą do lekarza dopiero, kiedy już rzeczywiście źle albo w ogóle nie dojdą, prawda? Ale teraz tak, mózg może dobrze funkcjonować nawet w bardzo uszkodzonym ciele. No mamy na przykład Hawking, prawda? Typowy przykład, że fantastyczny mózg w ledwie podtrzymującym ciele, prawda? Ale żeby potencjał tego mózgu wykorzystać, no to żeby żyć szczęśliwie, to zdrowy mózg powinien funkcjonować w zdrowym ciele. I to zdrowe ciało jest dość ważne, prawda? I wobec tego, prawda, jak nam zagrażają nam różne niebezpieczeństwa, prawda, i wobec tego medycyna prewencyjna to jest coś takiego, co znakomicie nam się rozwinęło po to, ażeby życie przedłużyć. I pierwszą taką lekarz pierwszego kontaktu jest tym pierwszym ogniwem, porządny lekarz pierwszego kontaktu oczywiście, ale wtedy widzimy, bo mamy różnego rodzaju poziomy prewencji, prawda? Po prostu mamy na przykład takie sytuacje, że lekarz twierdzi, że człowiek jest zdrowy i pacjent twierdzi, że jest zdrowy. Czy to znaczy, że nie należy stosować żadnych metod prewencyjnych? Nie. My sobie prewencje pierwszorzędowe, prawda? To, że mamy brak dolegliwości, brak chorób, ale prowadzimy zdrowy tryb życia, unikamy, nie upijamy się nadmiernie, nie strzykamy sobie nadmiernie w żyłę, jeździmy samochodem względnie ostrożnie i tak dalej. Ta prewencja, jesteśmy fajni, ale to wcale nie tak będzie zawsze. Ale teraz może na przykład jest tak, że my nie mamy żadnych dolegliwości, ale lekarz nam powie, o nie, z panem jest coś niedobrze, nie mam dolegliwości, ale istnieje choroba. Na przykład to jest nadciśnienie. Albo hipercholesteremia. Nas nadciśnienie nie boli, nadmiar cholesterolu nie boli, ale te właśnie badania okresowe, znienawidzone normalnie, one jednak są sensowne, bo przy takich badaniach można dużo rzeczy zobaczyć. Kiedyś, kiedy robiono takie prześwietlania płuc, rentgen małoobrazkowy, to chodziło głównie o znanie gruźlicy, ale w ten sposób wykrywano dużą ilość nowotworów płuc, których można było postęp znacznie ograniczyć, dlatego by zostało wcześniej zrobione. Inna jest sytuacja wtedy, kiedy pacjent czuje, że jest źle i jest choroba. Ale to jest taka prewencja trzeciorzędowa, jest dolegliwość, jest niechoroba. No to jest sprawa jasna, coś nas boli, boli nas wątroba, idziemy do lekarza, lekarz nam coś tam da. Ale też jest ciekawa historia, a mianowicie kiedy pacjent twierdzi, że jest chory, a lekarz twierdzi, że nie ma żadnej choroby, prawda? Lekarz wtedy ma tendencję do mówienia o histerii, o przesadzie, o hipochondrii. Ale to też nie jest prawda, dlatego, bo jeżeli na przykład pacjent czuje, że go boli, to pacjent naprawdę cierpi, mimo tego, że nie ma żadnej organicznej przyczyny do tego, żeby pacjenta coś bolało, nie ma ani żadnego nowotworu, ani stanu zapalnego, ani nic nie tego. To nie jest to. Jak boli, to znaczy to też musi być. Oczywiście to bardzo często może być leczenie psychiczne, prawda, bo to często wszystko jest w naszej głowie, a ból odczuwamy oczywiście głową, a nie ciałem.
Korzystanie z medycyny prewencyjnej jest istotne dla zapewnienia sobie długiego, tego zdrowego życia. No ale właśnie, długie życie, no nie ma róży bez kolców. Czyli po prostu to znaczne zwiększenie długości życia mamy poważne skutki negatywne. Jeden to jest starość, z tym, że starość ona niekoniecznie musi być zła. Można się starzeć właściwie sympatycznie, miło i przyjemnie. Może przyjść taka zgrzybiałość i otępienie, no i to wtedy jest okropne. I właśnie to, co powinni robić ludzie na przykład w moim wieku, to starać się, że nie przeszkodzą starości, ale powinni ją tak wykorzystywać, ażeby właśnie nie zgrzybieć, prawda? Ale my mamy wiele czynników, które zwalniają proces starzenia się i w umiejętny sposób potrafimy je aktywować. Ale najpierw powiem coś, czego nie ma na slajdzie, dlatego, bo o tym właściwie tak się dowiedziałem jakieś 2 tygodnie temu, już nie miałem czasu umieścić, a mianowicie odkryto bardzo ciekawą historię w mózgu. Mianowicie, to właściwie to było takie badanie 2 lata temu, że istnieje takie białko REST1 i to białko REST1, ono jest białkiem, które właściwie hamuje albo wpływa na ekspresję różnego rodzaju genów. W naszym mózgu mamy znacznie więcej genów, ma ekspresję w mózgu niż w pozostałych tkankach. Między innymi dlatego, że to gen REST i białko REST występuje tak samo w tkankach pozanerwowych i tam blokuje nam powstawanie tkanki nerwowej. Chwała Bogu, bo gdybyśmy nagle mieli, nie wiem, jakieś węzły mózgowe w palcu czy w łopatce, to byśmy nie mogli żyć. No i rzeczywiście to nam to trzyma. I teraz to białko REST, ono występuje w dużej ilości w młodości, a potem znika. I właściwie osoby takie jak państwo praktycznie nie mają tego białka REST w mózgu, nie jest wykrywalne. Ale jak dochodzimy potem do takiego wieku jak na przykład ja, to teraz są ciekawe rzeczy. A mianowicie u części osób nagle to białko REST się pojawia. Pojawia się w dużych ilościach i takie osoby zachowują świetne zdrowie umysłowe i niezłe zdrowie fizyczne na starość. Dlatego, bo to białko będzie hamowało znowu ekspresję genów starzenia. Natomiast jeżeli osoba cierpi na chorobę Alzheimera lub Parkinsona, to tego białka REST w mózgu nie ma. I to jest jak to nowe rzeczy, ale wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, bo być może, jeżeli nam się to uda robić, to być może jest szansa, żeby to białko REST, tworzenie białka REST, czy gen REST1 aktywować potem w mózgu osób starszych, u których tego nie ma, po to, żeby ono pozwalało na lepsze funkcjonowanie mózgu. My w tej chwili, w zeszłym roku, największym może osiągnięciem, za które nie przyszła jeszcze Nagroda Nobla i nie wiadomo, czy przyjdzie, bo są dwie grupy, które straszliwie walczą o to, komu to ona należy, to jest odkrycie takiego systemu CRISPR-Cas9 i to jest taka rzecz, którą bakterie niszczą genom wirusa atakującego i to w tej chwili jest metodą, którą możemy niesłychanie precyzyjnie wycinać odpowiednie kawałki z genów i wstawiać inne kawałki. Jest na przykład szansa, że będziemy mieli dziecko, które ma gen tak uszkodzony, że ono będzie rozwinie chorobę Huntingtona, która jest jednogenową chorobą i na którą nie ma rady, ale być może możemy wyciąć ten kawałek, zastąpić kawałkiem innego genu i w ten sposób możemy mieć osoby zdrowe. Także być może, że to dużo rzeczy, które ja tutaj mówię, to za lat 5 czy 10 będziemy mieli zupełnie inne metody, ale to jest piękno nauki. To znaczy w nauce, jak ja wykładam około 20 lat, to ja widzę, ile ja rzeczy muszę pominąć, bo nie mam czasu mówić, bo tyle nowych rzeczy w tym czasie się zakumulowało. W każdym razie, jeżeli chodzi, że mamy te endogenne rzeczy w mózgu, które nam przeszkadzają przez starzenie, prawda? I wobec tego, jak chcemy walczyć ze starzeniem, to musimy tak. Przede wszystkim aktywować geny długowieczności. My wiemy, że my mamy geny długowieczności, o czym jeszcze raz powiem, i my je możemy aktywować. Mamy dalej, powinniśmy zwiększyć neuroplastyczność mózgu. Musimy mieć mózg tak, żeby mózg łatwo stosunkowo zmieniał się w adekwatny sposób w momencie, kiedy nam się zmienia środowisko. Mózg musi być plastyczny, żeby się adaptować, bo żyjemy w zmiennym środowisku, prawda? Dalej musimy zapobiegać
zmianom, które prowadzą do neurodegeneracji. No tu właśnie ta aktywacja tego REST1 prawdopodobnie, jeżeli nam się to uda, to to może być bardzo skuteczna historia, ale mamy też wiele innych metod, których właśnie próbujemy tej neurodegeneracji uniknąć, prawda? No i tryb życia, prawda? Bo te wszystkie rzeczy tutaj wiążą się z trybem życia i z żywnością, jaką mamy i z różnego rodzaju lekami. Otóż pierwszy oczywiście, to jest mój ukochany autor, Oscar Wilde, on właśnie powiedział, że jest gotów uczynić wszystko, by zachować młodość, byle to nie była dieta i wysiłek fizyczny. Ja go rozumiem, prawda? To jest prawda, ale z drugiej strony niestety nie da się, bo dieta i ćwiczenia fizyczne to jest konieczny, chociaż niewystarczający warunek do tego, ażeby, prawda, walczyć, uniknąć starzenia się ciała i mózgu. Dieta, ograniczenie poziomu kalorii, to jest jedyny sposób, w którym naprawdę z pewnością możemy przedłużyć życie kręgowców. To były takie badania, prawda, i w Polsce było bardzo ciekawe badanie, robił Jacek Kuźnicki. On zrobił polski program 100 latków i okazało się, że wszystkie te osoby, które przeżyły 100 lat, miały za sobą krótsze lub dłuższe okresy głodu. Albo to był obóz koncentracyjny, albo byli na Syberii, albo w Kaukazie, albo mieli strasznie złe warunki po wojnie. Kilka lat potężnej głodówki i to dawało kopa jak gdyby na całe życie. To można powiedzieć, no tak, ale osoby słabsze wymierały. Ale to nie o to chodzi. Procent osób, które przeżywają powyżej 100 lat, naprawdę one wszystkie miały właśnie coś takiego. I wtedy mnóstwo różnych rzeczy korzystnych następuje właśnie w wyniku diety. Robią takie ciekawe doświadczenia, bo są szczepy myszy, które się szybko starzeją. To jest szczep myszy SMA1, i on jest myszą, która żyje dość długo, z 3 lata, a to jest ten SAM, który P1, i on tutaj, prawda, żyje krótko, prawda? On mniej więcej koło roku. I to jest takie, że tam pojawia się amyloidoza, czyli pojawia się beta-amyloid i jakby choroba Alzheimera i tak dalej. Teraz, jak robiono te myszy, to były myszy takie, które dostawały diety, jadły tyle, ile chciały, tak normalny człowiek. I one widać, że to są takie już futro niedobre, już to już ledwo żyją. A tu są myszy z tego samego szczepu szybko starzejącego się, ale trzymane na diecie 60%. Dostawały tylko 60% tego, co by zjadły, gdyby mogły normalnie jeść. I te myszy zachowują się zupełnie jak myszy młode, prawda? A więc to jest jedna rzecz. Cywilizacja zapewniła nam nadmiar żywności, a to spowodowało zniknięcie głodu, rozwój otyłości i to jest jedna z chorób cywilizacyjnych. I z tym powinniśmy walczyć. No bo dawniej ten pierwotny prawda, łowca zbieracz. Przede wszystkim jedzenie było nie zawsze dostępne. Jak było, to trzeba było go oczywiście jeść tyle, ile można, bo potem mogłoby nie być. I dlatego właściwie tradycyjnie to człowiek, tak jak każdy drapieżca, nażerał się tyle, ile mógł, jak miał to żarcie, no a potem musiał przeżyć te długie okresy głodowe. I w nasz mózg w dalszym ciągu jest tak zbudowany jak ten mózg. Jak mamy jedzenie, to jemy więcej niż potrzeba. I wobec tego to był ten taki, prawda, ten pierwotny mózg, jedz jak najwięcej, prawda, bo potem żywności może zabraknąć. No i potem się z tego zrobił taki człowiek normalny, też jeszcze nieźle. Ale co jest z naszym jedzeniem? Mózgi zwierząt drapieżnych i zwierząt wszystkożernych są tak skonstruowane, że one jak gdyby wiedzą, że potrzebny jest pewien czas, żeby zdobyć żywność. Czyli w momencie, kiedy poziom glukozy opadnie trochę, to my zaczynamy odczuwać głód jeszcze zanim on opadnie do takiego poziomu, że trzeba rzeczywiście uzupełnić nasze jedzenie, nasze rezerwy energetyczne, no bo jest tam potrzeba 2-3 godzin, żeby, prawda, albo ubić zwierzę, albo upiec chleb, albo coś takiego. No tak, tak było dawniej. I wobec tego my odczuwamy głód godzinę, 2 godziny wcześniej niż musimy jeść. Ale w tej chwili ten głód odczuwamy i jesteśmy tuż przy lodówce i wobec tego natychmiast zaczynamy jeść, prawda? Czyli jemy wcześniej, zaczynamy konsumować wcześniej niż możemy. I dlatego człowiek, tak samo jak
hodowane w domu zwierzęta mięsożerne, psy czy koty, one, jeżeli mają dostatecznie dużo jedzenia, jeżeli mają swobodny dostęp do jedzenia, one po prostu się otłuszczają. Tego nie mają zwierzęta roślinożerne, bo one po prostu nie muszą mieć tego czasu wcześniej. Wystarczy tam krowie opuścić głowę, prawda, na pastwisko, już je. Dlatego nie ma tłustych krów, ale tłustych gazeli, tłustych koni, natomiast są tłuste świnie, są tłusty ludzie. No i właśnie u człowieka dochodzi w końcu do takiego stanu, który zaczyna być naszym tym stanem podstawowym. To jest właśnie taki paleolityczny łowca-zbieracz. To była, niektórzy twierdzą, że w ogóle to był okres, w którym inteligencja ludzka właśnie była u szczytu, że od tego czasu zaczynamy myśleć coraz gorzej, bo tu była tak silna presja środowiska, że koniecznie trzeba było być inteligentnym, prawda? Bo po prostu nie można sobie było pozwolić na niską inteligencję, bo się natomiast zginęło. Nie było dostatecznej ilości środków zapasowych, żeby nawet pozwolić na normalne zachowania empatyczne i pozwalać słabszym czy tym. Po prostu była bardzo silna selekcja, prawda? I właśnie byli zdrowi, silnie wytrzymali, zręczni, prawda? Bardzo inteligentni. No. A potem zaczęły przychodzić właśnie te, zaczęliśmy się opiekować jednostkami gorszymi. W tej chwili ma stać na to i uważamy to za słuszne, że opiekujemy się osobami nie, albo z defektami umysłowymi, albo z defektami fizycznymi, co jest w porządku, ale eugenicy mówią, że dopuszczanie tych osób do rozrodu jednak troszeczkę szkodzi naszej rasie, prawda? Bo część tych osób, które przeżywa, zaczyna pogarszać. No i w końcu jest ten współczesny łowca-zbieracz, prawda? Współczesny łowca-zbieracz, on ciągle łowi, ciągle zbiera, prawda? No ale już nie jest taki silny. On jest słaby, chorowity, otyły i najczęściej jednak trochę głupawy, prawda? Bo gdyby był mądry, to by wysłał żonę do... Okej, przepraszam za seksizm. A teraz natomiast... Ale proszę zobaczyć, to uzależnienie od pokarmu to prowadzi do otyłości. W Polsce jeszcze nie jest tak źle, bo otyłych jest jeszcze poniżej 20% osób. Prawie w Stanach Zjednoczonych już mamy grubo 1/3 osób ma jest otyłych, a nadwaga są 2/3. I to jest niekorzystne dla życia. Jak to wygląda? Tak wygląda człowiek, to normalnie, człowiek szczupły, a nasza klasa, prawda, kiedyś tam w Ałęta. Jak wygląda teraz ta moja klasa? No tak wygląda, prawda? No niestety sami ludzie sobie zgodzą, a mogliby wyglądać inaczej, prawda? I teraz dobrze. To badania, prawda, właśnie nad tymi stulatkami, tu już mówiłem, prawda? Długo żyją asceci, długo żyją pustelnicy, mnisi, prawda, z zakonów o surowej reguły, a to dlatego, że głodówka, ona skutecznie aktywuje gen długowieczności. Otóż wykryto, że istnieje taki gen długowieczności, SIRT2, który produkuje białko sirtuinę. I ta sirtuina, ona jest dlatego ważna, bo to jest białko, które normalnie ono powoduje jak gdyby wyciszenie chromatyny jądrowej i znacznie spokojniejsze życie, zwalniają się procesy metaboliczne. I przy dużej aktywności, jak my zrobimy na przykład zwierzęta z nadekspresją genu SIRT2, to one po prostu długo żyją. I to nawet mogą być takie zwierzęta postmitotyczne, które już się komórki nie rozmnażają, jak ta Cynorhabditis elegans, prawda? Tak samo życie będzie dłuższe. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego głodówka ma teraz na to wpływ? Ano dlatego, że do aktywacji SIRT2 konieczny jest NAD, prawda? Ten dwunukleotyd nikotynowo-adeninowy, prawda? I on normalnie jest prawie w całości zużywany w procesach metabolizmu glukozy. Czyli jak my jemy, to właśnie żeby uzyskać energię z cukrów, no to my zużywamy całe NAD. Ale w momencie, kiedy przychodzi głodówka, to tutaj nic nie ma. Wobec tego mamy nadmiar tego NAD niewykorzystany i on jest wtedy wykorzystywany na aktywację sirtuiny i dzięki temu mamy wyciszenie tej transkrypcji w genomie, prawda, i mamy długowieczność. A więc my nawet wiemy w tej chwili, dlaczego
dlaczego głodówka rzeczywiście stymuluje długowieczność, prawda? Jaką mamy nadzieję na przyszłość? No, my chcieli zwalczać starość bez głodówek mimo wszystko, bo głodówka nie jest taka miła. Chociaż niektóre osoby, które próbowały głodówek, mówią, że się fantastycznie czują, że dwa dni bez jedzenia czy trzy dni, to tak człowiek czuje lekko, prawda, jakby stąpał troszkę nad ziemią. Także można sobie robić takie eksperymenty, może nie w czasie sesji, ale normalnie tak, prawda? Ale teraz mam, jakie możemy mieć leki? A czy jest jakiś taki lek, który by nam aktywował ten SIR2, prawda? Ten gen albo białko, prawda? I okazuje się, że jest. Przede wszystkim są to produkty pochodzenia roślinnego, właśnie flawonoidy. No, najwięcej uwag poświęcono resweratrolowi. Resweratrol jest substancją naturalną, jest naturalną substancją przeciwgrzybiczą, która się gromadzi na przykład w łupach winogron i chroni je przed spleśnieniem. Winogrona nie pleśnieją, bo mają sporo resweratrolu. I ten resweratrol, on może przechodzić do wina. Z tym, że są dwa rodzaje wina, wino białe i wino czerwone. Kolor wina nie zależy od koloru jagód, tylko od tego, czy wino jest zrobione z soku fermentowanego z wyciśniętych winogron, także już nie ma łup, czy winogron, który jest fermentowany w obecności łup. Jak jest obecność łup, to wtedy mamy wino czerwone, a nie białe i cały resweratrol z tych łup przechodzi do wina. I wobec tego czerwone wino zawiera właśnie resweratrol i wygląda na to, że to czerwone wino rzeczywiście może być czynnikiem, który sprzyja długowieczności, co wiemy na przykładzie diety śródziemnomorskiej, a jeszcze może bardziej u Francuzów, którzy na przykład żyją bardzo niedietetycznie, jeżeli chodzi o tłuszcz i tak dalej, ale ta duża ilość wina powoduje, że oni mogą długo żyć. Także czerwone wino na pewno ma polecać, ale oczywiście nie w nadmiarze, bo poza mózgiem mamy wątrobę i to musimy chodzić. Tyle jeżeli chodzi. A co zrobić, żeby żyć mądrze? Żeby utrzymać młodość, prawda, musimy zapobiegać zmianom prowadzącym do neurodegeneracji. I tu znowu, zdrowa żywność. Otóż przez dłuższy czas w ogóle nie wierzono w zdrową żywność. Mówiono, prawda, there is no health food, there is only health food business, prawda, jest tylko biznes. Ale okazuje się, że chociaż to jest rzeczywiście, z żywnością się robi mnóstwo kantów i mnóstwo oszustw, prawda, to prawda, tłuszcze roślinne bez cholesterolu. No oczywiście są bez cholesterolu, no bo skąd tam będzie brać cholesterol, prawda? Różne są jakieś takie historie. Tym niemniej jest to coś takiego, prawda? Istnieją mocne dowody na to, które wskazują na przykład, że jeżeli ktoś je diety z dużą ilością owoców i warzyw, to zwykle on ma lepsze w późniejszym wieku osiągnięcia poznawcze. Mniej to się psuje, prawda? A to prawdopodobnie wynika stąd, że te polifenolowe związki zawarte w wielu produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego mają własności przeciwutleniaczowe. I wobec tego i miarą, my możemy nawet mierzymy siłę działania przeciwutleniaczowego, jest opracowany taki indeks, prawda, jak silne jest absorbowanie rolników tlenowych, prawda, i to właśnie nazywamy ORAC. I ten indeks okazuje się, jak badamy, jak to wygląda w różnych warzywach na przykład i owocach, i właściwie jest bardzo proste takie szacowanie. Im bardziej intensywny jest kolor produktu naturalnego, tym więcej jest tam środków polifenolowych, które mają własności tych wielotleniaczy. Na przykład czerwona kapusta będzie miała bardzo dużo, szpinak dość dużo, brukselka trochę mniej, prawda? A na przykład takie rzeczy jak papryka, zwłaszcza żółta, fasola, czy bardzo zdrowa cebula czy kukurydza, one nie mają własności przeciwutleniaczy. Czyli bardzo to samo z owocami. Wśród owoców naprawdę chyba pierwsze miejsce zajmuje czarna borówka, bo tam jeszcze na dodatek, poza polifenolami, są jeszcze antocjany, które dają to zabarwienie, które jest fatalne, jak się usiądzie na borówce, prawda? Bo co prawie nie do zmycia plama, ale są bardzo. Czyli znowu widzimy im bardziej kolorowe, tym lepiej. Właśnie czarna borówka. I w ogóle wynaleziono coś takiego, że mi się w tej chwili mówi nutriceutyki. To te pojęcie nutriceutyków, czyli produktów żywnościowych, które mają pomagać zdrowiu, prawda, to w
wprowadził doktor De Felice, Stefan De Felice, prawda? On zrobił całą taką fundację. I znowu, dużo w tym wszystkim jest biznesu. Ale powiedzmy sobie, że to jest jak gdyby, mogą być dwa typy produktów medycznych. Albo są to farmaceutyki, a więc leki, one są stosowane w leczeniu choroby, i nutraceutyki, to są produkty, które są używane, ażeby zapobiegać chorobie. I strategia chyba jest taka, że leki, one są kierunkowane na pojedynczy gen, czyli stosujemy wiele leków, często na jedno schorzenie, prawda? Osoby na przykład z nadciśnieniem, to zwykle biorą sobie tutaj jakiś inhibitor konwertazy, a tu sobie biorą jakiś bloker beta-adrenergicznych receptorów, a tu jeszcze biorą jakąś tam nicergolinę, prawda, i tak dalej. Natomiast model nutraceutyczny, my stosujemy trochę tych rzeczy i ta pojedyncza rzecz powinna służyć nam na wiele różnych rzeczy. Niezależnie od tego ważna jeszcze jest zdrowa żywność. Ta zdrowa żywność jest potrzebna po to, ażeby przewód pokarmowy funkcjonował dobrze. I teraz znowu, jak tak przejdziemy na to, co mówi na to taka solidna nauka. Baza Cochrane'a, która jest może tak najbardziej, powiedzmy sobie, restrykcyjną bazą. Tam, że jak już coś Cochrane powie, że działa, to działa, ale bardzo trudno jest dojść do tego, żeby Cochrane powiedział, że coś działa. Na pewno. Otóż niewątpliwie witamina D3 i kwasy omega-3 to są takie nutraceutyki, które warto brać. Na przykład z witaminą D3 jest taka sytuacja, że ona dawniej, jej ilość, ona się tworzy, tokoferole się tworzą przy naświetlaniu promieniami słonecznymi, zwłaszcza z wyższej części widma. I dawniej, opalając się latem, myśmy sobie zdobywali, prawda, tej witaminy D3, która nam wystarczała na zimę. Teraz prawie wszyscy używają kremów z filtrami UV, co chroni nas przed nowotworami skóry, chociaż one nie są takie częste, ale nam znakomicie obniża ilość witaminy D3 i w Polsce właściwie w tej chwili porządny lekarz rodzinny każdej osobie po 40 radzi robić te suplementy. Dalej, wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny rzeczą absolutnie znowu też konieczną, bo to jest taka najprostsza rzecz, najtańsza, którą można zrobić, bo wysiłek fizyczny to wcale nie trzeba iść na jakieś drogie siłownie i tak dalej. Pół godziny ćwiczeń fizycznych dziennie, prawda? 5 dni w tygodniu, odpuśćmy sobie sobotę i niedzielę już nawet nie, prawda? Ale jeżeli coś takiego robimy, to się zmniejsza tylko i zawału, i wylewu, ciśnienie spada, poziom cukru się obniża, osteoporoza jakoś tak się rozwija mniej. Mniej jest upadków i złamań, co jest bardzo częstą historią osób starszych, prawda? A nawet pewne typy nowotworów, prawda? A więc to jest tak, ten wysiłek fizyczny, prawda, te regularne ćwiczenia hamują mnóstwo zmian związanych z wiekiem, prawda, ponieważ właśnie wzmagają produkcję tych różnych rzeczy, które osłaniają neurony. Otóż tak naprawdę to my wiemy, jest taki czynnik osłaniający neurony, który jest mózgopochodnym czynnikiem wzrostu nerwów, BDNF. Ten BDNF, on się wytwarza w mózgu. On, jeżeli jest na przykład, on ma własności przeciwdepresyjne, neurony w komórkach, w hodowlach tkankowych mniej giną, jak są tym BDNF traktowane, i on się wytwarza w mózgu. Ale co jest ciekawe, to, że jego wytwarzanie w mózgu, ekspresja genu kodującego BDNF, jest związana z wysiłkiem fizycznym. Im więcej wysiłku fizycznego, tym więcej tego BDNF się tworzy. I tu właśnie były takie badania na szczurach. Szczury, które miały kołowrotek w klatce i mogły sobie, jeżeli chciały, to mogły sobie biegać. Do niczego nie były zmuszane, ale część szczurów to robiła rzeczywiście. Tak, szczury mogły biec w przeciągu nocy nawet do 3,5-4 kilometrów. To jest bardzo dużo, bo ten szczur ma jakieś 20-25 centymetrów. I okazało się, że u tych szczurów im więcej szczur biegał, tym był wyższy poziom tego BDNF. I to jest właśnie taki hipokamp, bo to głównie się tutaj w hipokampie, a hipokamp jest tą strukturą, w której po pierwsze tworzą się nowe neurony. U człowieka nowe neurony w mózgu, takie neurony, które wchodzą i łączą się z siecią neuronalną, wchodzą tylko w hipokampie. Sprawność umysłowa zależy i szybkość starzenia zależy od neurogenezy w hipokampie. Jak uczymy się, nowe neurony w hipokampie nam rosną.
I teraz to jest taki szczur z normalnej klatki, a to jest szczur w klatce, w której może biegać. Prawda? Ewidentnie widzimy od razu, że ta aktywność fizyczna, czyli stary w zdrowym ciele zdrowy duch, wcale nie było takie głupie. Czyli już widzimy, tutaj mamy z jednej strony głodówki, z drugiej właśnie ten wysiłek fizyczny. Wysiłek intelektualny oczywiście jest oczywiście ważny, jestem tak młody, jak młody jest nasz mózg, prawda? I ten regularny wysiłek, on nasila neurogenezę w hipokampie, a więc odmładza mózg i można to robić, aktywować. Różne są metody tego, na przykład za moich młodych czasów to w środowisko studenckie jako główną metodę treningu mózgu to była gra w bridge'a. Była niesłychanie popularna, właśnie popularność bridge'a w tej chwili kompletnie zniknęła, ale przez pewien czas to było bardzo, bardzo istotne, prawda? I teraz to chronienie młodości, prawda? Współczesna cywilizacja, ona pozwala walczyć ze skutkami tych procesów starzenia. Tak, nigdy nie dojdziemy do tego, prawda? To się niestety nie uda. Tu mamy kłopot, prawda? Ale, prawda, mimo wszystko właśnie, że wysiłek fizyczny, wysiłek intelektualny, ograniczenie kalorii, prawda? I stosowanie nutraceutyków nam może pomóc. Przepraszam, są dwie panie, około 70 obie. Przecież dramatyczna różnica między nimi. Tę różnicę najbardziej widać na twarzach, prawda? No i po prostu jest pytanie, która z nich się gimnastykowała, przerywa nutraceutyki, prawda? Żyć mądrze dla neurobiologa oznacza przede wszystkim żyć zachowując pełną sprawność mózgu. A więc to jest walka ewentualnie z chorobą Alzheimera. Ta choroba Alzheimera może każdego z nas dotknąć. To jest fatalna historia. Z wiekiem bowiem w mózgu zachodzą różne zmiany. Zachodzą przede wszystkim zmiany w wyglądzie neuronów. To jest młody neuron. Jak neuron dojrzewa, zaczyna się zwiększać ilość rozgałęzień. Neuron zdobywa więcej kontaktów z innymi. Procesy umysłowe przebiegają lepiej. Z wiekiem te rozgałęzienia znikają. W starym mózgu neurony ciągle istnieją. Neurony wcale tak bardzo nie wymierają, ale one tracą tą zdolność łączenia się z innymi. Mózg starczy, traci plastyczność. Dlatego stary człowiek zwykle nie uczy się tak szybko, bo podejmuje decyzje według starych reguł. I tam, gdzie to jest naprawdę ważne, że trzeba mieć zdolność decyzyjną i tak dalej, czyli w wojsku na przykład od dawna był przepis, że w wieku lat 60 się idzie przymusowo w stan spoczynku. Dlatego, bo generał, który posługuje się metodami sprzed 20 lat w czasie nowoczesnej wojny, to jest klęska dla państwa. Więc można orderów można dawać, ale już dowodzić nie może. Dalej to jest właśnie spadek bardzo wielu neuroprzekaźników. Wypadają czynności różnych układów neurotransmisyjnych, prawda? I one prowadzą do różnych smutnych rzeczy. Na przykład jak ma w starości mózgu, następuje deficyt dopaminy. Dopamina, która jest tym głównym neuroprzekaźnikiem, który nam pobudza układ nagrody. Ona nadaje między innymi przyjemność, ale tak samo umiejętność myślenia. I teraz nagle widzimy, prawda, że mamy depresję, prawda? Na starość często mamy depresję i mamy apatię. Jesteśmy obojętni na bodźce nagradzające. Prawda? Te panie tutaj, prawda, to tak jeszcze mogą powiedzieć, ich nic nie interesuje, co jest na tym telewizorze. Prawda? Dalej, a serotonina. Mamy zaburzenie impulsywności. Serotonina nam... Wysokie pomysłowanie przestają być impulsywni, dlatego stare osoby stają się impulsywne, są agresywne i są odhamowania i są silne odhamowania seksualne. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ciekawe, to jest obraz Zuzanna i Starcy, znana historia biblijna, to pokazuje dlatego, że jak ktoś z państwa nie będzie miał co kiedyś do czytania, trzeba przeczytać właśnie książkę o Artemisii Gentileschi, która była autorką tego obrazu, który namalowała, jak miała 13 lat i największa malarka renesansowa włoska. Dalej oczywiście deficyt acetylocholiny, mamy zaburzenia poznawcze, najpierw osłabienie pamięci, a potem choroba Alzheimera. Co farmakolog może robić? Środki naturalne. Otóż różne środki naturalne, jest mnóstwo sprzecznych zdań. Niewątpliwie ludzie mówią o miłożębie, prawda? Ludzie mówią o tym właśnie tych DHA, który jest głównie zawarty w rybach. Ludzie mówią oczywiście o kanabinoidach. Kanabinoidy, które oczywiście osłabiają pamięć krótkotrwałą, ale wydaje się, że mają działanie przeciwnowotworowe i przeciw
neurodegeneracyjne, prawda? Właśnie takie prewencja Alzheimera, prawda? Przy tym młodzi ludzie już bardzo często biorą rzeczy w swoje ręce wcześniej. To jest medycyna prewencyjna, prawda? Ale na przykład, jeżeli chodzi o kanabinoidy, bo ja o tym mówię dlatego, bo kanabinoidy w tej chwili chyba wejdą wreszcie, chociaż w ograniczony sposób, do użytku medycznego, bo one są bardzo cenne. Na przykład osteoporoza, to są niedawno wykryto. Oczywiście okazuje się dlatego, ponieważ na osteoblastach i osteoklastach występują receptory CB2 kanabinoidowe i teraz THC będzie aktywowało receptory na osteoblastach, a będzie blokowało na osteoklastach. I wobec tego zapobiegnie to rzeszotnieniu kości, prawda? Oczywiście na rynku jest bardzo wiele syntetycznych, naturalnych leków z grupy tych zwanych cognitive enhancers, prawda? I tutaj oczywiście nie możemy omówić, prawda? Ale tak, ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą lubię i którą stosuję i którą stosuje coraz więcej osób i to jest nicergolina, czyli niloglin, bo to jest taki ciekawy lek. On powstał właściwie, to jest na wzorze naturalnych alkaloidów z Poryszu, więc taka pochodna półsyntetyczna, ale co u niej jest ważne? Ono poprawia krążenie mózgowe, ono rozszerza wybiórczo naczynia w ośrodkowym układzie nerwowym i w głowie i dlatego na przykład stosują laryngolodzy na przykład, jak zaczynają się kłopoty ze słuchem, czy osoby, które mają kłopoty z siatkówką, czy coś takiego. Ale co jest jeszcze bardzo istotne, to jest to, że one jeszcze będą aktywowały gen kodujący czynnik wzrostu nerwów. A to wydaje się, że to jest też taka substancja, która fantastycznie działa właśnie pobudzająco na neurony cholinergiczne i adrenergiczne w mózgu. Ten NGF wydaje się, że jest bardzo ważny, prawda? On zwiększa przeżywalność neuronów i zresztą zrobiono bardzo ciekawe badania z tym NGF, mianowicie on sam nie może być wstrzykiwany do mózgu, dlatego, bo on przede wszystkim silnie bardzo pobudza receptory bólowe w zwojach grzbietowych, w korzeniu grzbietowym. W związku z tym on nie może być taksowany, ale zrobiono metodę, Mark Tuszyński zrobił metodę taką, że on wszczepiał ludziom do mózgu własne fibroblasty, ale transfekowane genem kodującym NGF. I to dało doskonałe wyniki. A to jest właśnie odkrywczyni NGF. Ona, prawda, żyła jednak 103 lata, prawda? I wszyscy twierdzą, że ona się wstrzykała tym NGF-em i dlatego tego użyła. Prawdę mówiąc, ją widziałem jeszcze, jak miała 101 lat w Instytucie Levi-Montalcini w Rzymie i jeszcze była absolutnie aktywną, normalną kobietą. No i żeby jeszcze żyć szczęśliwie, to na sam koniec, prawda, tak, no podaszmy, jak wyglądało u starożytnych Greków to szczęśliwe życie. Nam się wydaje, że dawniej ludzie żyli bardzo krótko. I niby tak było, ale starożytna Grecja była ładnym wyjątkiem tego. Dlatego średni czas życia w mniej więcej VI wieku przed Chrystusem, a więc 2,5 lat, on tam wynosił 71 lat. A więc prawie tyle, co w końcu XX wieku w Europie, prawda? I co było ciekawe, jak badano, jak to wygląda, badano po nagrobkach. I teraz okazało się, że była bardzo duża grupa ludzi, która żyła 80-90 nagrobkach. Jedna osoba miała tam 106 lat. Co jest ważne, że te osoby, które to jest kółko otwarte, są te osoby, które zmarły śmiercią gwałtowną. To znaczy, to byli wojownicy. Natomiast to byli ci, którzy właśnie się wymigali od służby wojskowej albo im się udało, prawda? I teraz, jak sobie zobaczymy, według podań, Demokryt z Abdery miał żyć 109 lat, prawda? Tu jest 90 parę lat, 107 lat Gorgiasz. Dlaczego tak było w Grecji, się żyło tak długo? Czy my z tego możemy mieć jakieś wnioski? No tak, po pierwsze był tam łagodny klimat, po drugie wysoki poziom sanitarny i higieny. To był sport, łaźnie, nagie ciało, kontakt z powietrzem, kontakt ze słońcem. Odpowiednie odżywianie, oni żyli ubogo, mało jedzenia, prawszy wiek, brak ciężkiej pracy fizycznej, bo mieli niewolników, prawda? Ale co było najważniejsze? Że oni bardzo wielką uwagę zwracali na dobrostan seniorów. I w ogóle bardzo chodziło o to, oni nazwali o eugeria, czyli stan dobrego starzenia się. I osoby stare były tam
otaczane szacunkiem. Jak się porównuje na przykład stan psychiczny polskiego i chińskiego chłopa, to chiński chłop zwykle szczęśliwszy, dlatego bo w Chinach sam fakt, że jest starym człowiekiem, to znaczy jest otoczony szacunkiem. Ponieważ kiedy u nas dopiero w tej chwili, kiedy rencista na wsi jest jedynym źródłem gotówki czasami, no to wtedy oczywiście dzięki Kruzowi, no to wtedy pozycja dziadków wzrosła bardziej. Przedtem to tak dziadkowie byli na wycugu, prawda? Postęp cywilizacyjny poprawił warunki ekonomiczne właśnie w tej Grecji, prawda? I nagle okazało się, że czas życia Rzymian i Greków, którzy żyli przed rokiem setnym, przed narodzeniem Chrystusa, to było właśnie 70,5 roku, a potem nagle bardzo szybko spadł do 58. Zaczęli jeść za dużo, a więc znowu to jest jakaś taka uwaga. No i wreszcie, że starością można walczyć. To jest najgorszy sposób spędzania starości. Jemy, siedzimy, gapimy się w telewizor. To jest ten dobry sposób, o którym mówiłem. To już Państwu pokazywały. Prawda? Bardzo ważnym elementem jest właśnie aktywność. I to jest jeszcze aktywność seksualna, chciałem powiedzieć. To znowu dla Państwa studentów się pewno będzie wydawało rzeczą szalenie dziwną, ale proszę sobie wyobrazić, że ludzie po 40 jeszcze też mają całkiem aktywne życie seksualne, a nawet i dłużej, prawda? I to jest dość istotne, prawda? Bo starzenie właśnie między innymi powoduje zmiany fizyczne i zmiany psychiczne, które powodują, że ludzie przestają mieć ochotę na seks. Tym niemniej seks jest bardzo ważny dla osób starych, bo podobnie jak młodych, on jest dla seniorów i seniorek jest ważny, dlatego bo on przestaje pełnić funkcje reprodukcyjne oczywiście, ale to jest część w ogóle człowieczeństwa, jest ważnym elementem naszej osobowości, jest oczywiście, podtrzymuje stosunek interpersonalny i dostarcza przyjemności. I ten, jeżeli się bada, jak wygląda seks u osób starszych, to tu właśnie jak wygląda ta średnioroczna liczba partnerów, prawda, u osób stanu wolnego, no bo zakładamy, że osoby w małżeństwie to już mają tego jednego partnera, prawda, w naszym tym. Ale proszę zobaczyć, że to z wiekiem spada. I młode kobiety, jeżeli mamy tak kobiety około 18-20 lat, to tam średnio jest powyżej dwóch partnerów na rok. I to się długo utrzymuje, że panie gdzieś tak do 40 roku życia to jednak mają aktywniejsze, bujniejsze życie seksualne niż mężczyźni. Potem to się zmienia, prawda? U kobiet to spada bardziej, u mężczyzn jeszcze tak gdzieś koło 60 występuje taka druga fala niejako poszukiwania partnerów. To zwykle wiąże z tym, że stały partner w tym momencie już nie pełni funkcji reprodukcyjnych, a my chcemy pełnić reprodukcję. Jeżeli my zobaczymy jeszcze, jak to inaczej wygląda, prawda? To okazuje się tutaj, że częstość seksu teraz, prawda? To u żonatych mężczyzn i u zamężnych kobiet to spada, no jednak mimo wszystko powiedzieć, zobaczyć, wiek 70 lat, a tu jeszcze mamy dość dużą aktywność. Natomiast u samotnych kobiet, które nie znalazły partnerów, wtedy tutaj się zaczyna gorzej. Badania amerykańskie pokazują, że jednak przy 80 jeszcze około 30% mężczyzn i 25% kobiet utrzymują jakie takie życie seksualne. Nie są one bardzo duże, raz na miesiąc, ale zawsze coś, prawda? Także to jest ciekawe, że ta aktywność seksualna w podeszłym wieku to jest taka, że w wielu kulturach wydawało się, że seks powinien pełnić wyłącznie funkcje reprodukcyjne i w ogóle był źle widziany. Uważano zwłaszcza, że dla zdrowia mężczyzn seks jest szkodliwy, że wypływ nasienia jest związany z wypływem witalności. W tradycyjnej chrześcijańskiej w ogóle wstrzemięźliwość była bardzo dobra, prawda? Dziewictwo, prawda, było wysoko cenione, chociaż to przypadłość odwracalna, prawda? Ale ta idea, że wstrzemięźliwość powoduje zachowanie młodzieńczego wigoru, to była tak wielka, że na przełomie XIX i XX wieku Eugen Steinbach w ogóle proponował wazektomię mężczyznom po to, żeby mężczyzna był aktywniejszy. Właśnie uważał, że ubywanie nasienia powoduje podejmowanie. Tymczasem my wiemy, że jest zupełnie coś innego. Aktywność seksualna hamuje starość i to tak zrobiono całą męskość populacji w takim małym wiosce, miasteczku Serfili,
ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, to oczywiście była Walia, prawda? Tam okazało się, że te osoby, które są aktywne seksualnie na poziomie co najmniej jednego orgazmu na tydzień, tam jest zmniejszenie ryzyka śmierci w ciągu najbliższego roku o 50%. A więc to znaczy, i proszę Państwa, my na przykład wiemy, zaniechanie aktywności seksualnej u mężczyzn w wyniku owdowienia bardzo zwiększa ryzyko śmierci. Jeżeli wdowcy zwykle umierają rok do dwóch lat po śmierci współmałżonka. Wdowy żyją w nieskończoność, natomiast... A więc zrozumienie tych podstaw neuronalnych i naczyniowych, odpowiedzi seksualnych pozwoliło na to, że i u mężczyzn, i u kobiet, my w tej chwili mamy mnóstwo różnych klas leków, które pomagają nam właśnie walczyć z tym problemem osłabienia seksualnego w późnym wieku, bo to rzeczywiście bardzo nam psuje wiek. Bo w naszej kulturze oczywiście, prawda, to trwały związek oparty na bezpieczeństwie ekonomicznym i dobieraniu, prawda, odpieraniu zagrożeń płynących z zewnątrz jest bardzo ważny. Tak samo emocjonalna więź jest bardzo ważna. My na przykład dokładnie wiemy, bo w tej chwili robi różnego rodzaju doświadczenia, które byłyby nie do pomyślenia 20 czy 30 lat temu, na przykład, że bierze się pary i w czasie stosunku seksualnego im się mierzy aktywność w różnych centrach w mózgu. Ale my na przykład wiemy w tej chwili, że orgazm powoduje, że bardzo jest przyhamowane działanie jąder migdałowatych, które kiedy są pobudzone, są uczucia agresji i lęku. I wiadomo, i właśnie seks, udany seks bardzo łagodzi kłótnie małżeńskie kończą się w łóżku, prawda? I to mamy różne takie rzeczy. A więc ta dalej więź partnerska, która jest bardzo ważna. Dlaczego? Co jest jeszcze ważne w tej więzi partnerskiej? No to też zwrócę uwagę ostatnio. Mianowicie oczywiście nie sam stosunek seksualny, ale mnóstwo rzeczy obok. Między innymi uwalnianie oksytocyny na skutek tego, że się pobudza duże ilości receptorów skórnych. Jak my pobudzamy receptory skórne, to w jakiś sposób powoduje to, że oksytocyna wydziela nam się z części przysadki, z części przysadki mózgowej i zaczyna właśnie działać. I to jest hormon, który daje z jednej strony uczucie bliskości, pewności, zaufania, nie działają lęki. I dlatego my wiemy, że na przykład są dwie rzeczy. Jedna to jest oczywiście wazopresyna, ale ja w tej chwili chciałem powiedzieć o oksytocynie, dlatego że ona jest, dlatego my lubimy być pieszczeni. Proszę zobaczyć, jak uspokajamy. Jeżeli małe dziecko płacze, to co my robimy? My przytulamy dziecko i głaszczemy. A nawet jeżeli psu chcemy dobić tego, to gładzimy psa po głowie. U psa też my wtedy wyzwalamy oksytocynę. Oczywiście w tej chwili u nas, w naszym społeczeństwie, mi nie wolno pogłaskać innego dziecka niż mojego wnuka, prawda? Dlatego, bo inaczej jestem od razu podejrzewany o jakieś takie dziwne zachowanie seksualne. To było bardzo szkodliwe, bo dawniej na przykład to, że nauczyciel pogładził ucznia po głowie za dobrą odpowiedź, to było pozytywną rzeczą. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No i potem właśnie naprawdę to utrzymanie tej dobrej starości, ta więź partnerska, ona utrzymuje się bardzo dłużej niż ten okres reprodukcyjny, prawda? I taka delikatność, ten kontakt, prawda, nawet kiedy już nie z tego, on jest bardzo, bardzo, bardzo ważny dla życia. Bardzo to partnerowi. A potem oczywiście są całe konsekwencje, prawda? Tu prawie cały mój genom, prawda, jest gdzieś tutaj umieszczony. Dla dziadków opieka nad wnukami, fantastycznie, bo to wnuk musi sobie pogadać z dziadkiem po tego. A jak wnuki lubią uczyć dzieci coś, jak on się czegoś nauczy i jak mnie uczy. On się nauczył, jak się pokazuje faka i natychmiast mnie zaczął uczyć, prawda, jak to wygląda, prawda? Seks może poprawiać zdrowie fizyczne i psychiczne. To jest bardzo ważne, prawda? Bo on powoduje i spalanie tłuszczu, prawda? To przedłużenie życia jest naprawdę dobrze już opisane, prawda? Utrwalanie relacji, prawda? Jest pewnego rodzaju schronienie. Oczywiście seks w każdym wieku jest utrudniany, jeżeli jesteśmy egoistami, jeżeli traktujemy partnerów przedmiotowo,
jeżeli mamy nadmierne wymagania w stosunku do siebie i w stosunku do partnera, jeżeli nie okazujemy uczucia mową i gestem, prawda, jeżeli mamy niski poziom higieny intymnej i jamy ustnej, to jest też bardzo ważne. Zwracam uwagę właśnie, to jest powiedzenie, że moja preferowana pozycja seksualna zależy od stanu higieny jamy ustnej partnera, prawda? Natomiast w późnym wieku właśnie seks poprawia właśnie zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest. Jak się jest starszym, to no w porządku, no już nie pójdę na koncert piękności jako model, tylko jako widz, prawda? Muszę wykorzystać swoje doświadczenie, umieć się komunikować z partnerem, prawda? Mam rozmawiać o seksie, prawda? Ma się różne tabu omijać, nie spieszyć się, prawda? Starcy mają więcej czasu, bo są emerytami, prawda? Że trzeba pamiętać, że seks to nie tylko jest stosunek, prawda? Jak ktoś ładnie mówił w naszym zajęciu, polega różnica między mężczyzną a kobietą w tej sferze, to jest to, że do seksu mężczyzna potrzebuje miejsca, a kobieta powodu, prawda? I to jest ta historia. Ale musimy tak rozumieć. Także po prostu ta więź to jest szalenie ważne, prawda? Oczywiście nad tym trzeba popracować, ale po prostu trzeba pamiętać stare przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. No i na tym kończę. Dziękuję Państwu bardzo. Chociaż jeszcze mógłbym chwalić starość, ale już pewno to byłoby za dużo, nie? Nie? No to szybko pochwała starości, że stary mózg nie psuje i tak dalej. To właśnie mówimy o słoniach. Staro słoni, tym lepiej im jest starsza, najstarsza samica, która jest przewodniczką stada. To jest coś takiego właśnie, to tutaj taki był ładny artykuł, prawda, który był napisany właśnie matriarcha, bo tak się nazywa tą najstarszą samicę, jako składnica do wiedzy społecznej słoni afrykańskich. I to jest naprawdę, jak stara samica pada, to jest klęska dla starszych. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie przy śmierci starych samic okazało się, że słonie tak samo mają rytuały pogrzebowe. Tak się wydaje, że rytuał pogrzebowy to znaczy, że mamy jakieś poczucie religii, czy takiego, a więc być może słonie też mają jakieś takie poczucie transcendencji, bo jak ta słonica kona, tam wszystkie otaczają tą słońce, kładą na niej trąby, cielęta kwiczą i tak dalej, tam jest dużo rzeczy. A teraz korzyści ze starości. To jest bardzo prymitywny, współczesny szczep Indian, to są Indianie Acze. Ci Indianie Acze, prawda, oni to są młodzi, to są 20-letni mniej więcej, a to jest 40-paroletni starzec. Okazuje się, że ci starzy przynoszą więcej mięsa do spolowań, do domów, niż ci młodzi. Dlatego, mimo tego, że ci młodzi są znacznie bystrzejsi, silniejsi i tak dalej, starzy mają doświadczenie. U nas może tak nie ma wielu łowców, ale przecież i grzybiarzy. Stary grzybiarz więcej grzybów nazbiera i się nigdy rodziny nie otruje, prawda? A więc to jest też korzystne. Starsi pełnili taką przywódczą rolę w społecznościach ludzkich, prawda? W czasach, które, to jest geruzja, wsparcie. Sparta była równie dobra jak Ateny. Szły łeb w łeb, chociaż miały inne ideologie i tam właśnie każdy Spartanin, który skończył 60 rok życia, to stawał się członkiem miasta. I to na przykład bardzo wielu miał nawet taki na wsiach bardzo, to jest jakaś wieś węgierska, Rada Starców zawsze tam jest, prawda? No i teraz właśnie, prawda, u niektórych, to jest pytanie, dlaczego u niektórych osób te funkcje poznawcze pozostają doskonale, a u innych osób te rzeczy właśnie są złe. No i właśnie to jest to, aha, bo już zapomniałem, że tu jednak do Pani dopisałem, że to właśnie zróżnicowanie, prawda, tego starzenia zależy właśnie od tego czynnika, od tego genu REST1, prawda, i to jest bardzo ważne. O tym wszystkim już nie będę za długo mówił, ale w każdym razie to jest charakterystyczne, to jest właśnie mózg, prawda, młodego człowieka, nie ma genu REST, mózg starego człowieka, ale aktywnego, jest gen REST, który hamuje zmiany degeneracyjne, a tu mózg człowieka z chorobą Alzheimera, tośmy już sobie narysowali. To jest praca, do której ewentualnie, gdyby ludzie, bardzo, bardzo dobra praca, prawda, z 2014 roku z Nature, polecam Państwu i może to już jest ważne, prawda, że jak mamy to regulatorowe białko, to są ci ludzie, dzięki którym to białko zostało odkryte, prawda? I może dzięki nim będziemy właśnie żyli długo. Jeszcze chcę powiedzieć, że osoby w zaawansowanym wieku często dają ludzkości bardzo więcej niż młodzi. Tacy wielcy przywódcy ludzkości, prawda? To jest tego, no, pokazuję tutaj kilku. Mam nadzieję, że Państwo wszystkich rozpoznają, prawda?
A na kogo z Państwa czeka to miejsce? No na tego, który rozpozna oczywiście bez wątpienia te wszystkie osoby. I tak w ogóle, co my chcemy robić, to tak dawniej tak rysowano tą piramidę życia, a my sądzimy, że może nam się uda zrobić coś takiego, albo nawet coś takiego, czego Państwu życzę serdecznie. No i tym mam już koniec naprawdę.